przyjechałem w końcu. Ale co dzisiaj będzie? Wiemy co będzie. Rosołek u mamusi. A dzień dobry. No witamy serdecznie telewizję Beskid na otwarciu nowego sezonu. Dobry. Witamy telewizję Beskid na biegu. Nie będziemy się reklamować jak wąsiaty. Tele 2 dzisiaj nie reklamujemy. Nie ma. No żeby mi pytań znowu nie zadawało. Rozkminiamy trasę, jak tu przebieg, jak tu sprawę. To jest prosta, zawsze to jest na naszym terenie, także tu wszystkie te boczne ścieżki są nam dobrze znane. Nawet się nie płucujmy, że to nasz teren. Tylko cicho. Dokładnie. Cześć. Cześć Łukasz. Ale pogoda. Nie. Wydaliśmy się pozdrowienia na Beskid. To nie chodzi o wynik, tylko o masę ludzi. Nie, za chwilę nam dogadała, że ich reprezentacja jest bardziej niż ich. No i oni z Wrocławia. I jest coraz więcej. Czekaj, trzymaj tak, trzymaj, oglądalność widocznie. Tak. Oglądalność. Jest. Będziemy biegać. Mamo, obiad! Większa połowa! A potem jest potem. I potem, jak dobiegniecie z powrotem, jak skończą wam się odcinek dwukierunkowy, to zostanie wam do mety 1,5 km i jest z góry! Jest z górki, pójdziecie jak przeciągi, jest meta. Pytania? Masz z przodu biec. Dzięki stary, ale jak? Dobra, cześć. Ale pięknie. Ty wiesz co, mamy 5:20. Dobry czas. Ty chcesz tak biec cały czas? Nie, tylko do mety biegnę, wiesz? Tylko do mety. O, zobaczcie, jeszcze 7 km. Tylko. Katowice, to jest tak słabo coś. Jesteście na feriach? Na feriach, tak dobrze odpoczywamy dzisiaj. Ale gdzieś w Korynicy, czy gdzieś? Nie, w Libanowej. A tam też na stokach pewnie gdzieś, tak? Na Śnieżnicy. A no, fajna górka. Ale co, biegacie coś normalnie? Nie. Biegamy, ale... Tylko po płaskim. Nie po górach, nie? Nie, chłopak, gdzie to w ogóle? Co? Perłomopolski. Biegliście? Po maratony, biegam, a... Ja zaczynam. Perły kręciłem. No, tak, no nie, pamiętamy. To nie wszystkie. Pamiętamy.
Przypomniałeś też, że trzeba biec. Super! Powiem ci, super sprawa! Dawaj, dawaj, to jest. Nie przechorowałaś, ale to nie ma tłumaczenia. A co stało się parę kilometrów? Oglądam skoki w Zakopanem, patrzę się, jaka jest znajoma twarz. A kto to? A to nasz Łukasz. Patrz! Wiesz, w tygodniu zero treningu od Bieszczad. Gratulacje. Och, Grzesia nie było jak dogonić, ale i tak dobrze.
Pokaż, pokaż co masz na plecach, pokaż co masz na plecach, o właśnie. Następny raz nie startuję z samego końca. Nie ma sensu. Z samego końca startuję. Myślałem, że wiesz, zabijesz swoją walki, nie? Jeszcze gorzej. Znaczy, ni cholery jeszcze gorzej. Kręćmy trochę ludzi. Tak wyglądam bez czapki. Są i następni. Finiszerzy. Jest predator, ale końcówka. Jak się kibicuje? Fajnie. Nie jest zimno, prawda? Śnieżyk. Nic tylko śnieżek nam tutaj piękną robotę robi. Cześć, pomachaj do kamery. Jak masz na imię? Ale ty jesteś fajna, Ania. Działamy dalej. To jest ten człowiek, który relacjonuje te wszystkie nasze biegi. Jest tutaj mistrzu. Yes. Tak, treningowo. Chłopie, nogi odcięte. Ale to coś nowego dla ciebie, zakwasu. Także naprawdę. Dobrze sobie przypomnieć, co to jest. No, gratuluję. Jeśli to wiedział, co zrobić. Ziom zostawił mnie z kamerą, jeść nawet nie mógł. I piru nie. Tak pięknie zapisujemy tutaj wszystko. Co do sekundy. Wszystko jest udokumentowane. Profesjonalny stoper. Nie ma lipy, to się nazywa organizacja, no. Tak się organizuje biegi w Beskidzie Sądeckim. Dla telewizji Beskid. Ale dałeś się czadu. Ale patrz, na początku jest taka blada, teraz ożyła całkiem. Rozżyłam się. A pani jednak nie biegła. Nie biegła, szpilki ma pani, no nie. Doskonale się biegło. Piotruś, ty bido! Wejdź do domu więcej, wejdź do domu trochę. Nie masz kieszeni, ale weź trochę. Dlatego wiarę nie ma. Idź sobie na grochówkę, lepiej odpocznij troszkę. Zaprezentuj się. Piotruś, jesteś taki blady. Uważaj, masz tam pieprzyk. Słuchajcie, od razu się, nie będę się tłumaczył, ale powiem, że do panów. Nie zadzierajcie ze swoimi połówkami, bo to się kończy tak jak w moim przypadku. Pokaż. Tu pokazuję, tak się kończy tak jak to. Drobna różnica zdań prowadzi do wymiany poglądów, a to się może kończyć różnie. Ile to z górki potrzeba, ja mogę biegać. Mówisz, że w domu gotujesz? Nie! Jak to zrobię, to mu nigdy nie smakuje. Nie ma jak mamusi do soły. Trzeba wyciągnąć. Mateusz, przyła ci. Ja ci mówiłem, nie uważaj. Mówiłaś, że umie gotować. No, lubisz węgiel, rozumie? Nie, no, powiem ci, że dużo węgla. A myślałem, że wiesz, świruje, będzie jadł jakieś tam dropsy z kieszeni. On po prostu je. Że takich miejsc wokół Nowego Sącza jest jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Większość z nich leży na terenie naszej gminy Chełmiec. Reklama Chełmca, słuchajcie, wykorzystujcie to. Basia jest twarda. Nie, żartuję. Zostańmy
Ciepła woda? Ciepła. Dzisiaj jest taka akurat. O, proszę, jakie poświęcenie. Mors do łydek. Jak to się skończy? Jak to się skończy? To się skończy źle. Czy wejdzie do wody? Czy wejdzie? Nie, on wejdzie do tej wody, proszę Państwa. Emocje rosną. Emocje. Palce puchną, nie dochodzi krew. Łukasz, ale pedikir. Jak to tak paznokcie niepomalowane? Ja bym tam zrobiła porządek. Jakie łydki, wow! Nie no, takie łydeczki, wow! A czego żeś się spodziewał? No to będziesz miał peeling od razu! Wow! Łukasz! Mówiliśmy myj te stopy! Umyj sobie te stopy, takie brudne! Łukasz, jesteś tylko ćwierć morsem. Za duży, jak na morsie. Czy pan się będzie kąpał i pan? Ja co? Tak? Pan też się będzie kąpał? Wiecie, że się gubimy. Basia chciałaby. Ale, ale to musi pan się gdzieś tam rozbierać, czy pan może tutaj się rozbierać? Jak chcecie, to się rozbiorę tutaj. Na może pan się tutaj. Się rozdzieje, okay? Dobra, okej. Okay. Poczekamy. Mamy tutaj pana, który się rozbiera. Tak, będzie tutaj prawdziwym morsem, nie tylko ćwierć morsem. Pokaż tatuaż, jak będziemy cię szukać, to cię znajdziemy. Jak utonę to. Uwaga, striptease dla ubogich. Ty trochę ci się przypociły. Zapomniałem, że biegałem wcześniej. Ojej. A jakoś się rozgrzewacie serducho? Najbardziej mi się podoba, że to uczyłem. Pływaj, pływaj! Do brzegu, dajesz! Nie no, pana wie lepszy niż ci Pindejsi. O, tu były kamienie! Nie popychajcie. To tak śmierdzi. To normalnie zwierzęta moc oddają. Gazy się ulatniają takie. Dymek, te sprawy. Jaki syf, ty pas! Patrz jaki syf! Bo ci się myli kerszerem dzisiaj. Od razu macie topię. Ale ja w sobotę i tak się miałem przed niedzielą. Herbatkę poproszę, ciepłą. Herbatę, Miko. Trzy razy ciepłą herbatkę. Nie jest wcale tak zimno. No, moje ręce. Już mi się język zaczyna plątać. To jest... Panie, taka ciara. Zapraszam wszystkich. Ten pan też jest zimny. Tak, też. Nie, popatrz, taki podryw, taki niby delikatny, ale Angela nie poznaje koleżanki. Za wolno. Szybciej. Osoby na pozycji bocznej ustalone. Ale się zalał. W tej pozycji bocznej ustalonej kolega w basic bez. Pas, może sobie leżeć, przyjechać na dalszą połę. W tym momencie, już od tej mańki czemu nie biegasz? Właśnie, to jest dobre pytanie. Czemu nie wciągniesz go? Staram się. Co dać szansę innym? Łukasz, zabierz tam dziewczyny, bo ja po prostu nie mogę ich odciągnąć. Jaki szczęśliwy! Taki ciacha spotkałyśmy! Mi się tak podoba, że żyworódki, żyworódki? Żyworódka, wiesz, to jest super, ten, super roślina, wiecie o tym. Co? No, oni mają taki fanpage. Witam wszystkich serdecznie, cieszę się bardzo, że taki bieg mógł mieć miejsce tutaj, akurat w Chełmcu. Oprócz tego, że biegliście w bardzo takim szczytnym celu, to dodatkowo jeszcze jest to dla was też rekreacja i atrakcja. We'll be right back.
tutaj można podejść. Wow, na bogato! Żele, glukoza, czekolada, piwniczanka, wspierajmy polskie nasze!